Przemysław Pawlicki czerwony, Maciej Janowski niebieski, Buczkowski w białym i w żółtym, Patryk Dudek, taśma poszła w górę, czwarty wyścig, kto najlepiej, wydaje się, że równo, ale Patryk Dudek po zewnętrznej będzie próbował się napędzać i ten czwarty tor, to czwarte pole daje prędkość, daje skrzydeł Dudkowi, który po pierwszym okrążeniu będzie prawdopodobnie na pierwszym miejscu. Pawlicki kontra Janowski o drugie miejsce, jeszcze Buczkowski w to wszystko się włącza, ale piękny ten żużel, gdy w kontakcie cała trójka, bo Dudek odjechał, ale tutaj będą walczyć, podejrzewam, do samego końca. Teraz Buczkowski trochę odskoczyli od niego i Pawlicki, Janowski, ale to wszystko w kontakcie. Janowski czyha na błąd Przemka Pawlickiego, jedzie trochę szerzej, Janowski bliżej krawężnika. Jeszcze ten wyścig będzie miał swoją historię przez jedno okrążenie z małym kawałkiem. Dudek odskoczył stawce, Pawlicki wydaje się, że chyba też, chociaż za szeroko pojechał i wykorzystuje to Maciej Janowski, który zamyka mu chyba bramę, chociaż będzie do samego końca. Janowski walczył z Pawlickim, teraz przycinka do krety, kto będzie drugi? Jednak chyba Maciej Janowski. Popatrzmy wspólnie, co nam tutaj wykreują ci gladiatorzy żużlowych torów. Taśma w górę w tym momencie i kto najlepiej z Marzlik, dobry start, ale Woźniak także nie najgorzej, z Marzlik na ostatnim miejscu, ależ tu jest ciasno. Zmarznik wychodzi teraz na drugą pozycję, Woźniak jest jednak pierwszy. Zmarznik jakby chciał porozstawiać swoich rywali po kątach, już w pogoń za Woźniakiem, a Woźniak czuje oddech za plecami mistrza świata o trzecie miejsce. Także walczą zawodnicy, a proszę, już chyba załatwia temat Bartosz Zmarznik, wchodzi po swojemu taką dzidą agresywną, ale jakże efektywną i efektowną, i tyle go widziano, jest na pierwszej pozycji. Woźniak teraz walczy o drugą pozycję z Buczkowskim, bardzo agresywny Krzysztof Buczkowski, nie wiem czy nie aż za bardzo, bo traci teraz trochę rytm jazdy i spada na czwartą pozycję. Ileż historii kapitalnych w tym ósmym wyścigu, ale z tego wszystkiego druga trójka dla Bartosza Zmarznika, który po dwóch okrążeniach już był pierwszy, a przez moment był na ostatnim miejscu. To klasuje, to właściwie definiuje klasę mistrza. Atakowym jest Bartosz Zmarznik. Dużo kontekstów, dużo ciekawych historii. Kto napisze tą najlepszą, najkorzystniejszą dla siebie? Dziesiąty wyścig dnia. Zmarznik chyba najlepszy na dojeździe. Próbuje z nim powalczyć Przemek Pawlicki. Próbuje się napędzać. Co z tego wyniknie? No wynika i pierwsze miejsce za plecami Bartosz Zmarznik. I teraz to bzyczenie, te charakterystyczne dźwięki za jego plecami, o których mówił Szymon Woźniak. On to musi słyszeć i czy będzie uciekał, czy nie popełni błędu. Pawlicki lubi tory w Łodzi. Na to wskazują statystyki dotychczasowe. No i Przemek jak na razie bezbłędnie rozwija tą prędkość. Mam wrażenie, że Zmarznik teraz chyba nie ma do końca pomysłu, jak ugryźć Przemysława Pawlickiego, który jedzie na tej pierwszej pozycji. Może ta przewaga nie jest jakaś astronomiczna, ale na okrążenie przed końcem mam wrażenie, że jednak jedzie pewnie na tej pierwszej pozycji. Zmarznik nie traci dużo, ale prawdopodobnie przegra po raz pierwszy w dzisiejszej rywalizacji, co tylko doda kolorytu tej rywalizacji w pierwszym finale indywidualnych mistrzostw Polski. Przemek Pawlicki znalazł sposób jako pierwszy na Bartosza Zmarznika, pozostawia go za plecami. Co ciekawe, wyprzedził go na dystansie. Maciej Janowski czerwony, Przemek Pawlicki niebieski, Dominik Kumera biały i Bartłomiej Kowalski żółty kask. Wyścig barażowy, pierwszy finał indywidualnych mistrzostw Polski i kto najlepszy? Janowski się wydaje, że on, ale Kowalski załatwia temat, na to się zanosi, bo wychodzi na pierwszą pozycję z czwartego pola, wszedł między jednego a drugiego i teraz ma pierwszą pozycję. Janowski tuż, tuż za nim, a więc Sparta, można powiedzieć, drużynowa, drużynowo na dwóch pierwszych pozycjach. Pawlicki jeszcze próbuje, szuka tutaj swojej szansy, wyprzedził Kuberę, jest blisko Macieja Janowskiego, ale po dwóch okrążeniach Bartek Kowalski, on będzie prawdopodobnie bohaterem tego wyścigu barażowego, jeżeli oczywiście wygra, no to wjedzie do finału, to będzie niespodzianka, chociaż jeszcze jedno okrążenie, ale dwóch najlepszych będzie uszczęśliwionych. Janowski jeszcze walczy z Kowalskim, za plecami Przemek Pawlicki, to wszystko jest naprawdę w bliskich odległościach, ale nic się chyba prawdopodobnie nie zmieni. Dwóch żużlowców Sparty Wrocław wjeżdża w wielkim stylu do wielkiego finału
pierwszego finału indywidualnych Mistrzostw Polski. Brawa dla tego młodego człowieka, Bartłomiej Kowalski. Wielki finał i cała czwórka, która, miejmy nadzieję, dostarczy nam kapitalnych emocji. Dudek, Kowalski, Janowski, Zmarzlik. Kto najlepiej na łokcie? Dudek z Kowalskim. Płynie Zmarzlik po zewnętrznej, ale jak na razie Dudek ma swoją prędkość, ma pierwsze miejsce, ale będzie atakowany na 1000000% przez Zmarzlika i przez Kowalskiego, który jest teraz trzeci. Dudek ma prowadzenie, ale czy Zmarzlik do tego dopuści? Już się bili fantastycznie o pierwsze miejsce w fazie zasadniczej. Wtedy lepszy był Dudek, a teraz Zmarzlik w pogoni za Dudkiem, ale jeszcze ma za plecami tego rewelacyjnego Młokosa Kowalskiego. Teraz już Zmarzlik odskoczył od Kowala i ma przed oczami tylko skrzydła Dudka, a Dudek na prowadzeniu nie chce popełnić błędu. Ostatnie okrążenie, przewaga chyba bezpieczna, chociaż Zmarzlik będzie robił na tych ostatnich metrach wszystko, by wycisnąć jak z cytryny jak największą prędkość, ale Patryk Dudek, prawdopodobnie on będzie zwycięzcą pierwszego finału indywidualnych Mistrzostw Polski w Łodzi. Wielkie brawa, Patryk Dudek najlepszy, Patryk Dudek przed Bartoszem Zmarzlikiem i Bartłomiejem Kowalskim. Patryk Dudek jest tym, który będzie po pierwszym turnieju najlepszym, bo mają po 15 punktów, za chwilę to będzie pewnie widoczne, ale Patryk ma punkt bonusowy za największą liczbę zwycięstw indywidualnych i obejmuje minimalne prowadzenie. Patryk Dudek nad Bartoszem Zmarzlikiem. Jest uśmiech? Taki minimalny.